Cześć, z tej strony Jacek, czyli wasz pan od filozofii. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym jest dusza w filozofii. Zapraszam. Pozornie wszyscy wiemy, czym jest dusza. Pojęcie to jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze, związane przede wszystkim z chrześcijaństwem. Jeżeli jednak głębiej zastanowić się nad pochodzeniem terminu dusza, zwłaszcza w filozofii, to okaże się, że nic nie jest to takie oczywiste, jak się wydaje. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcę odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest dusza, skąd wzięło się jej pojęcie i jak zmieniło się ono na przestrzeni całych dziejów historii filozofii. Pojęcie duszy ma przede wszystkim charakter religijny i wywodzi się jeszcze z wierzeń animistycznych. Do filozofii dostało się ono za pośrednictwem kultury greckiej, w której około 8 wieku przed naszą erą powstała tak zwana sekta Orfików. Sekta Orfików była to taka organizacja, która wierzyła w podstawowy dualistyczny podział świata, a więc wierzyła, że świat ma dwojaką naturę. Z jednej strony istnieją ciała złe, powstałe z prochu złych tytanów, ciała, które należy okiełznać, z drugiej natomiast istnieją boskie dusze, które należy oczyścić, oderwać od ciał, tak, aby mogły zostać zbawione, aby mogły iść do nieba. Orficy przejęli wierzenia, no nie wiadomo tak naprawdę skąd, czy przejęli je od Egipcjan, czy może z Dalekiego Wschodu. Dość powiedzieć, że pojawiają się tam już wątki reinkarnacji, czyli tak zwanej metempsychozy, wędrówki dusz, dusz, które wcielają się w kolejne ciała, aby móc się oczyścić i aby wreszcie móc zostać zbawione i powrócić do swojego naturalnego miejsca pochodzenia. Orficy jako sekta istnieli dość długo i oddziałali dość silnie na kulturę grecką. Dlaczego? Otóż ich myśl przejęli Pitagorejczycy. Tak, ci sami Pitagorejczycy, którzy zostali założeni podobno przez Pitagorasa, postać półlegendarną. Pitagorejczycy byli nie tylko doskonałymi matematykami, ale byli również grupą religijną. Mieli swoje określone wierzenia, między innymi te przejęte od orfików. Wierzyli, że dusza musi zostać ubóstwiona, że należy żyć według określonych reguł, takich jak wegetarianizm, celibat itd. Miało to wszystko doprowadzić do tego, że dusza wreszcie wyzwoli się z kręgu wcielenia, więc Pitagorejczycy byli związkiem naukowo-religijnym, zaś nauka tak naprawdę była wyłącznie celem do osiągnięcia celów głównie natury eschatologicznej. Zapytacie, a gdzie w tym wszystkim jest filozofia? No już dość powiedzieć, że Pitagorejczycy byli doskonałymi filozofami, którzy wierzyli, że świat składa się z liczby, ale tak naprawdę znaczenie Pitagorejczyków objawiło się w czymś zupełnie innym, mianowicie w filozofii Platona. Jak być może wiecie, Platon był uczniem Sokratesa. Sokrates zajmował się głównie etyką, ale program Platona był znacznie szerszy. Po śmierci Sokratesa, którego Platon był uczniem, Platon wyruszył w wyprawę, odwiedził między innymi Sycylię, na której byli Pitagorejczycy, oraz Egipt i przywiózł stamtąd pewne konkretne wierzenia na temat duszy. I jeżeli zapytacie się, skąd pochodzi europejskie pojęcie duszy, to powiem od Platona. Platon bowiem jako pierwszy człowiek w historii zdał sobie sprawę, że może istnieć coś takiego jak niematerialna dusza. Dotychczas duszę wyobrażano sobie jako właśnie materię, bardziej lotną niż materia, z której składają się krzesła czy stoły, ale nadal materię. Tymczasem Platon jako pierwszy uznał, że dusza jest niematerialna, czyli że jest czymś całkowicie przeciwnym materii i w ten sposób jako pierwszy wprowadził do filozofii to pojęcie duszy, które jest nam wszystkim bliskie. Platońska koncepcja duszy była przede wszystkim koncepcją teologiczną. Oznaczało to, że miała więcej wspólnego właśnie z wierzeniami religijnymi orfików, pitagorejczyków czy Egipcjan niż z filozofią, która no twardo, powiedzmy, trzyma się faktu. Zresztą wynikało to z całego systemu Platona, który wierzył w niematerialne idee, więc postulowanie niematerialnych dusz nie było dla niego problemem. To, co jest ważne dla Platona i co na przykład można zaobserwować w jego dialogu Fedon poświęconym nieśmiertelności duszy, to to, że dusza jest zawsze czymś wyższym względem ciała, że ciało jest czymś gorszym od duszy i ciało jest tak naprawdę więzieniem, w którym dusza się znajduje i z tego więzienia musi się wyzwolić. Jest to oczywiście wątek orficko-pitagorejski, przejęty bezkrytycznie przez Platona, ale Platon obudował to wszystko w teorii, która sprawia, że jest to wszystko bardziej przekonujące. Otóż zdaniem Platona dusza jest czymś, co istniało niegdyś w zaświatach, co oglądało tam ideę i co egzystowało wśród bogów. Jednak dusza za swoje grzechy została strącona na ziemię, trafiła w ciało i teraz jej celem jest przypominanie sobie tego, co widziała w niebie, a przez to oczyszczanie się. To przypominanie sobie, czyli odwrotność amnezji, Platon nazwał anamnezą. Poprzez oglądanie rzeczy cielesnych przypominamy sobie wzorce rzeczy, czyli idee, które
istniały w niebie i które dusza już oglądała, ale o nich zapomniała. Oczywiście jedno wcielenie nie wystarczy, żeby się oczyścić, dlatego dusze wcielają się w różne ciała. Jeżeli było się dobrym za życia, to wcielało się w jakieś sympatyczne zwierzę, na przykład osy, które żyją społecznie, albo w człowieka. Natomiast jeżeli się było złym, no to wcielało się w woła, osła, albo jakieś inne zwierzę, które, no powiedzmy, nie jest już tak inteligentne jak człowiek. W najlepszej sytuacji jest filozof, który po dobrym, mądrym życiu ma szansę trafić wreszcie do nieba i znowu egzystować w świecie idei. Tę wędrówkę dusz Platon nazywał metempsychozą, czyli wcielaniem się właśnie w kolejne ciała i w ten sposób oczyszczanie się z tego, co cielesne. Zdaniem Platona dusza nie jest czymś jednorodnym, ale składa się jakby z pewnych aspektów. Platon wyróżniał trzy jak gdyby władze czy części duszy. Są to część pożądliwa, popędliwa i rozumna. Część pożądliwa odpowiada za najniższe potrzeby, zdaniem Platona jest umiejscowiona w brzuchu. No, ona kieruje tymi ludźmi, którzy no, nie są filozofami, tylko no, żyją w taki najprostszy, najbardziej elementarny sposób, zaspokajają swoje najprostsze potrzeby. Dusza popędliwa znajduje się w piersiach i odpowiada za taką hardość, odwagę, za na przykład zdolność do bitwy, zresztą prawdopodobnie spadek po tym, że Grecy byli mocno przywiązani do Homera, a tamten ideał właśnie takiej popędliwości, takiej odwagi achillesowej i tak dalej był bardzo ceniony, stąd Platon wyróżniał właśnie tę koncepcję duszy, która za tę cechę odpowiada. No i trzecia część oczywiście to dusza rozumna, która odpowiada za nasze procesy myślowe i kontroluje dwie pozostałe dusze. W dialogu Phaedros Platon układa taką metaforę, w której dusza rozumna jest jak woźnica, który rządzi dwoma koniami ciągnącymi wóz w dwie różne strony. Czyli z jednej strony jest pożądliwość, z drugiej powędliwość, a rozum jest jak woźnica, który no stara się, żeby to ten cały zaprzęg szedł prosto i żeby panowała względna harmonia. I to właśnie ten ideał harmonii, czyli panowania rozumu nad pozostałymi częściami duszy, był dla Platona kluczowym i świadczył o tym, że ktoś jest prawdziwym filozofem. Nawiasem mówiąc, ta koncepcja duszy złożonej jakby z trzech władz znalazła swoje odzwierciedlenie również w teorii państwa Platona, które można znaleźć w jego dialogu Państwo czy Rzeczpospolita. Tłumaczę się tak albo tak. Zdaniem Platona państwo to jest taka całość, niczym cała dusza człowieka, w której istnieje stan niższy, powodowany właśnie tą duszą pożądliwą, stan strażników czy żołnierzy powodowany duszą popędliwą, stan i stan filozofów, czyli tych, u których najbardziej rozwinięta jest dusza rozumna. Natomiast państwo jest sprawiedliwe wtedy, kiedy pomiędzy tymi trzema stanami panuje harmonia. A więc państwo jest tak naprawdę odwzorowaniem tego, jak powinien funkcjonować każdy człowiek. Drugą, ale całkowicie różną koncepcję duszy zaproponował uczeń Platona, Arystoteles, który również znany jest jako twórca koncepcji duszy, ale znacznie bliższy koncepcji empirystycznej, czy takiej bardziej naukowej. Arystoteles napisał traktat o duszy. Jest to prawdopodobnie pierwszy w historii traktat poświęcony takiej psychologii, rzeczywiście bardziej empirystycznej, a nie teologicznej, jak w przypadku Platona. Stąd też koncepcja Arystotelesa jest krańcowo różna i należy ją omówić, żeby zobaczyć, jak różnicują się poglądy obu filozofów. Dla Arystotelesa dusza nie jest czymś, co wpada do ciała, a ciało nie jest więzieniem dla duszy. Dla Arystotelesa dusza jest formą ciała. Termin forma ma u Arystotelesa znaczenie bardzo techniczne, ale dla naszych potrzeb wystarczy, żebyśmy sobie wyobrazili rzecz następującą, że dusza jest tym, co organizuje materię ciała w określony sposób, co sprawia, że na swoim miejscu jest serce, wątroba i tak dalej. Kiedy na przykład mamy królika, który zjada jabłko, to właśnie dusza odpowiada za odpowiednie rozmieszczenie tych minerałów i składników, które pochodzą z jabłka. Czyli dusza jest jak gdyby czymś, co organizuje całe ciało królika. Innymi słowy, materia bez duszy byłaby tylko kubką niepowiązanych elementów, byłaby tylko zbiorem atomów, natomiast dusza bez materii nie mogłaby istnieć, dlatego że nie miałaby ciała, które mogłoby uformować. Innymi słowy, ciało i dusza są u Arystotelesa koniecznie ze sobą połączone. Ciało jest budulcem, a dusza jest właśnie formą, czy kształtem, czy organizacją. Dlatego też ciało nazywa się organizmem, dlatego że nie jest to przypadkowy zbiór podrobów, jak w sklepie mięsnym, tylko jest to właśnie pewien organizm, to jest pewna zorganizowana całość, a właśnie za tę organizację odpowiada dusza. Arystoteles również wyróżnia podziały w duszy, ale przebiegają one całkowicie inaczej niż w przypadku Platona. Otóż zdaniem Arystotelesa dusza dzieli się na część czy aspekt wegetatywny, sensytywny i rozumny.
Aspekt wegetatywny znajduje się w każdym organizmie żywym, w roślinie, w zwierzęciu, w człowieku i odpowiada za wzrost, odżywianie się, rozmnażanie, czyli wszystkie te rzeczy, którym podlegają wszystkie żywe organizmy. Dusza sensytywna znajduje się tylko w zwierzętach i ludziach i odpowiada za odczuwanie i poruszanie się. Kiedy na przykład pies podejdzie za blisko pieca, to się od niego odsunie. Kiedy kwiatek postawi się za blisko pieca, uschnie. Zdaniem Arystotelesa jest to dobry przykład na to, że kwiatek nie odczuwa, nie może się poruszać, natomiast pies odczuwa i ma zdolność ruchu. Natomiast trzeci aspekt duszy, ten aspekt rozumny, jest posiadany tylko przez człowieka i odpowiada oczywiście za myślenie, zwłaszcza abstrakcyjne, za język, za te wszystkie zdolności, które posiada tylko i wyłącznie człowiek. A zatem ten podział przebiegał zupełnie inaczej niż u Platona i warto sobie zdać sprawę, że jest to podział znacznie bardziej osadzony w obserwacjach empirycznych. Arystoteles był typem takiego naukowca, eksperymentatora, który obserwował świat zwierzęcy, roślinny i na tej podstawie wyciągał wnioski. Dlatego jego koncepcja jest znacznie bardziej osadzona w tym, co nazwalibyśmy dzisiaj naukami szczegółowymi. Nawiasem mówiąc, jest jeden problem z teorią Arystotelesa, której nie ma teoria Platona. Po co postulujemy duszę? Otóż jak wspominałem, dusza wywodzi się z poglądów już takich pierwotnych religii. I ma ona zapewniać przede wszystkim nieśmiertelność. W przypadku Platona nieśmiertelność jest oczywista. Dusza jest w stanie przetrwać po śmierci ciała. Natomiast w przypadku Arystotelesa kwestia wygląda inaczej. Arystoteles długo zmagał się z tym, czy dusza może być nieśmiertelna. No jeżeli jest ona formą ciała, a ciało rozkłada się, no to jest oczywiste, że znika również sama dusza. Jedynym aspektem, który może odpowiadać za nieśmiertelność, jest tak zwany rozum czynny, czyli pewien element szeroko pojętego rozumu, na jego omawianie nie ma tutaj już miejsca, który odpowiada za dostrzeganie form w rzeczach. Arystoteles twierdzi, że ten rozum czynny no, musi mieć jakieś boskie pochodzenie. Niemniej jednak, nawet jeżeli tak jest, to, jak mówi Arystoteles, nie odpowiada on za nieśmiertelność jednostkową, co najwyżej za jakąś taką nieśmiertelność zbiorową. W ten sposób Arystoteles de facto odrzuca możliwość indywidualnego przetrwania po śmierci ciała. Kiedy dziś myślimy o duszy, to myślimy głównie o duszy w ujęciu platońskim, jako czymś, co przeciwstawia się ciału, jest od niego wyższe i istnieje od niego odrębnie. Dlaczego tak się stało? No cóż, jak zwykle chodzi tu o dość przypadkowy zbieg okoliczności historyczny. Mianowicie pojęcie duszy, to platońskie, zostało przeszczepione na grunt filozofii chrześcijańskiej. Jak to się stało? No dość prosto, mianowicie na początku, na przełomie er, powstała w Aleksandrii taka szkoła, zwana szkołą neoplatońską. Założył ją Plotyn, który właśnie żył w Aleksandrii i który był blisko związany z tą myślą platońską, czyli myślą, że istnieją dusze, że ciała są czymś znacznie niższym, że dusze mają boskie pochodzenie, a ciało jest gdzieś dopiero na końcu ścieżki tych boskich stworzeń i w gruncie rzeczy ciało jest po prostu czymś niższym niż dusza. Traf chciał, że kiedy święty Augustyn, kluczowy ojciec Kościoła, żyjący w IV wieku przed Chrystusem, budował swoją koncepcję, która stanowiła podstawę chrześcijaństwa, czerpał pełnymi garściami właśnie z neoplatonizmu i przeszczepił na grunt chrześcijański platońską wizję duszy. Arystotelejska wizja duszy pojawiła się stosunkowo późno, ponieważ dopiero mniej więcej w XIII wieku, kiedy po odzyskaniu Półwyspu Iberyjskiego spod panowania Arabów, zaczerpnięto stamtąd pisma arystotelejskie przechowywane do tej pory przez właśnie filozofów arabskich. Z tego względu wielka recepcja Arystotelesa nastąpiła dopiero w XIII właśnie wieku, w czasach świętego Tomasza. Święty Tomasz był najwybitniejszym przedstawicielem tego arystotelizmu zbudowanego na podstawie odzyskanych od Arabów dzieł. I mniej więcej od tamtego czasu myśl arystotelejska stanowi de facto doktrynę Kościoła katolickiego w kwestii istnienia duszy. Znaczy nie uważa się wcale za obowiązujący ten model platoński, ale bardziej ten model arystotelejski, gdzie dusza jest formą ciała, kształtuje je i tak dalej. Oczywiście są tu istotne zmiany, jak wspominałem, Arystoteles nie godził się na nieśmiertelność duszy, natomiast jest to jedna z podstawowych doktryn chrześcijaństwa, stąd no, wiadomo, że tutaj wymagane były pewne modyfikacje i te modyfikacje oczywiście święty Tomasz i jego następcy wprowadzali. Dość powiedzieć, że pomiędzy chrześcijaństwem pierwszych wieków, opartym na platonizmie u ludzi takich jak Tertulian czy Orygenes, obaj są pisarzami kościelnymi, ale wyszli poza ortodoksję, a świętym Tomaszem i jego następcami istnieje ogromna różnica właśnie dlatego, że jedni bronią platońskiego, a drudzy arystotelesowskiego pojęcia duszy.
Ale pojęcie duszy przeszło jeszcze jedną radykalną zmianę, tym razem w XVII wieku za sprawą Kartezjusza. O Kartezjuszu nie będę zbyt wiele mówił, ponieważ już dużo o nim wiecie, mam nadzieję, z moich programów. Dość powiedzieć tylko o tym, że jak wiecie, Kartezjusz uznawał naczelne twierdzenie: myślę, więc jestem. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, iż jest to efekt jego rozumowania sceptyckiego, czyli wątpienia w cały świat, w jego realność, że jest to efekt sądzenia, iż być może jesteśmy zwodzeni przez złego demona, że nie mamy ciał. Twierdzeniem myślę, więc jestem, Kartezjusz starał się dowieść, że jest jedno pewne twierdzenie, nawet jeżeli jesteśmy zwodzeni przez jakiegoś potężnego demona. Tym twierdzeniem jest fakt, że myślimy. Nawet jeżeli nie mamy ciał, nawet jeżeli świat dookoła nas nie istnieje, to fakt myślenia, które cały czas się dokonuje w naszych głowach czy w naszym umyśle, jest niepowątpiewalny. Nic zatem dziwnego, że zarówno platońska, jak i arystotelesowska koncepcja duszy były dla Kartezjusza niezadowalające. Obie zakładały zbyt wiele, aby Kartezjusz na swoich kruchych podstawach mógł przyznać tym teoriom jakikolwiek stopień wiarygodności. Dlatego Kartezjusz bardzo mocno obciął pojęcie duszy i utożsamił je z pojęciem umysłu. Dla Kartezjusza umysł jest przede wszystkim tym, co myśli. Nie odpowiada ani za na przykład formowanie ciała, ani za posiadanie jakichś uczuć i tak dalej. Umysł jest jedynie czymś, co myśli, chce, nie chce, odczuwa, czyli jest jedynie takim miejscem, w którym pojawia się świadomość. Za nic innego ów umysł czy owa dusza nie odpowiadają. Jest to radykalne przekreślenie tego, co twierdził Arystoteles i znajduje to m.in. odbicie w podziale, który wprowadza Kartezjusz. Otóż Kartezjusz dzieli świat na dwie fundamentalne sfery: rzeczy rozciągłych i rzeczy myślących. Rzeczy rozciągłe, czyli res extensa, to są rzeczy, które podlegają prawom mechaniki, to materia, która nie myśli, która jest czymś, co nie podlega żadnym autonomicznym działaniom, tylko porusza się tak jak bile na stole bilardowym. Natomiast res cogitans to rzeczy myślące, czyli właśnie dusze i umysły, których jedyną funkcją jest myślenie. Świat tak rozdzielony sprawia, że ta sfera dusz jest całkowicie odrębna od sfery ciał. To jest coś, na co Arystoteles nigdy by nie wpadł i co nawet przyszłoby z trudem tak naprawdę Platonowi, który jednak uważał, że te związki pomiędzy duszą i ciałem są dość ścisłe, choć on sam nie określa ich w pełni jasno. Tak czy inaczej, ten właśnie podział na umysły czy duszę jako coś myślącego, odrębnego od ciała, zajmującego się właśnie tylko procesami poznawczymi, przeszedł na całą filozofię po XVII wieku. I dziś, kiedy mówimy o duszach, mówimy właśnie o duszach w ujęciu kartezjańskim. Mam na myśli filozofów. Mówimy o duszach w ujęciu kartezjańskim. No samo pojęcie duszy jest w dzisiejszej filozofii używane raczej rzadko, ale na ogół myśli się właśnie o duszy jako o tym kartezjańskim ego cogito, ja myślącym, czymś bezcielesnym. Jak już powiedziałem, jest to radykalne zaprzeczenie temu, co głosili Platon czy Arystoteles. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wiecie już, czym jest dusza w filozofii, jakie najważniejsze koncepcje pojawiły się na przestrzeni dziejów tej dyscypliny. Jeżeli macie jakieś komentarze lub pytania, sekcje poniżej jest jak zwykle do Waszej dyspozycji. Chętnie zobaczę, co myślicie o tym odcinku. Jeżeli Wam się on podobał, kciuk w górę jest gdzieś tam. Jeżeli ktoś z Was jeszcze kanału nie zasubskrybował, również może to zrobić. Będę za to bardzo wdzięczny. A my cóż, widzimy się w kolejnym odcinku Pana od Filozofii. Do zobaczenia.